Cześć, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o transporcie rowerów na kemping. Zapraszam na film. Tak jak widzicie za mną, mamy tutaj rower w pokrowcu i właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Jak przewieźć rowery na kemping? Oczywiście najważniejszą rzeczą jest bagażnik do przewozu rowerów. O tym nie będziemy mówić, ale o wszystkim innym już tak. Mamy podstawowe dwa rodzaje bagażników. Albo na tył kampera lub przyczepy, albo na przód, w tym wypadku już tylko przyczep kempingowych, na dyszel. I w zależności od tego, jaki macie bagażnik rowerowy, taki powinniście pomyśleć o tym, jaki pokrowiec sobie wybrać. Za mną jest na właśnie taki tylny bagażnik. Tutaj schowaliśmy jeden rower. Sam pokrowiec jest z takiego dosyć wytrzymałego materiału. Słuchajcie, o, w takim fajnym worku. Można go sobie gdzieś spokojnie przechowywać, kiedy jest niepotrzebny. Nie w bałaganie, tylko właśnie fajnie złożony. Pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy. Jak przewozicie rowery, w większości europejskich krajów jest wymagana tego typu tablica wyróżniająca. Ta tablica nie jest w komplecie razem z pokrowcem. Pamiętajcie o tym. To jest osobny produkt. Możecie go kupić u nas na shopener.pl. Linki do wszystkich produktów, o których dzisiaj będę mówił, też znajdziecie sobie w opisie tego filmu. Jeśli nie chcecie używać pokrowca na rowery, to i tak powinniście pomyśleć o samej tablicy wyróżniającej i ją sobie przymocować jakoś do rowerów. No a teraz wracając do samego tego pokrowca. To jest pokrowiec maksymalnie na dwa rowery. W tym momencie jest założony tylko jeden. Całkiem też spoko wygląda. Z tyłu jest przypięty haczykami. Dołem i górą jest rozpięta guma, taki ekspander. Także można sobie to spokojnie, łatwo, bez problemu dopasować do kształtu waszych tutaj rowerów, które będą zapięte. Te pokrowce, które są montowane z przodu, no tu wam nie pokażę rozłożonego, ale mamy dwie wersje tych pokrowców. Spójrzcie. Pewnie nie będzie widać. O, może teraz? Teraz lepiej widać. Znajdziecie je również u nas na stronce w Shopenery. I oczywiście to są też na, zdaje się, tylko dwa rowery maksymalnie. One się tam trochę różnią kolorem, kształtem, rodzajem montażu. No niestety nie pokażę ich wam, bo no, nie mam na czym. Myślę, że te garść cennych informacji pomoże wam tutaj w doborze takich akcesoriów właśnie do przewozu rowerów. Dzięki, że wytrzymaliście ze mną do końca tego filmu. Do zobaczenia. Pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach i komentarzach. Cześć!